Cześć! W dzisiejszym odcinku dostaniecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dzięki temu dowiecie się, jak rozmawiać z kamerzystami ślubnymi i dowiecie się, jak my tworzymy wasze filmy ślubne oraz weselne. Zapraszamy do oglądania. Najczęściej spotykamy się z panną młodą między godziną 10 a 11, wtedy kiedy rozpoczyna się fryzjer. Zaraz po fryzjerze udajemy się do makijażysty, potem rozpoczyna się ubieranie panny młodej oraz pana młodego, następnie błogosławieństwo, ślub oraz wesele. Najczęściej kończymy nagrywanie wesela około godziny 1 w nocy. Jeżeli brakuje nam materiału, co zdarza się bardzo rzadko, wyjeżdżamy około godziny 2 i dogrywamy kilka osób, które tańczą. Pracujemy przede wszystkim przy użyciu dwóch lustrzanek cyfrowych. Bardzo często zdarza się, że pan młody i panna młoda przebierają się w zupełnie innym domu. Fizycznie niemożliwe byłoby, aby jeden kamerzysta znalazł się w dwóch miejscach w tym samym czasie. Dlatego preferujemy nagrywanie przy użyciu dwóch lustrzanek cyfrowych. Dzięki temu nie utracicie żadnego materiału, a film będzie jeszcze bardziej atrakcyjny. Podczas nagrywania stosujemy sprzęt takiego typu jak statyw, monopod, flycam. Dzięki temu film jest o wiele bardziej atrakcyjny. Bardzo chcielibyśmy, abyście brali czynny udział podczas tworzenia waszego filmu ślubnego. Czyli wybrali muzykę, którą uwielbiacie, którą słuchacie na co dzień. Dzięki temu jeszcze bardziej spodoba wam się wasz film ślubny oraz weselny. Zawsze przed tworzeniem takiego filmu dogadujemy się z parą młodą po to, aby wybrali oni swoją ulubioną muzykę ślubną. Dziękujemy bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcamy do zadawania kolejnych pytań. Postaramy się na nie jak najszybciej odpowiedzieć i umieścić je w zakładce najczęściej zadawane pytania. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia!